Witajcie moi drodzy, horoskop dla koziorożca na kwiecień 2017 roku. Zatem będę Wam tutaj przybliżać ten miesiąc. Zobaczymy, która sfera będzie tą dominującą dla Was, a później kolejne sfery będę wyciągała. Zatem wodnik, przepraszam, koziorożec. Koziorożec, koziorożec 2017 kwiecień. Co dla koziorożców w tym miesiącu chcą karty przekazać? Na co powinni zwrócić uwagę? Jaka ta sfera będzie dominująca? Już patrzymy, jak to wygląda. Jakieś utarczki w rodzinie. Ktoś może być postawiony na koziorożcu w mało komfortowej sytuacji, ale zobaczymy, jaka ta sfera jest dominującą dla Was. Sprawy zawodowe mi się tutaj rysują. A już dosłownie, o ile nie teraz, to za chwilę otrzymacie jakieś możliwości albo wyjazdu za granicę, albo poszerzania swoich jakby fundamentalnych podstaw zawodowych, tak? Bo trójka buław mówi o nowych kontraktach, o wyjazdach, o poszerzaniu horyzontów. Takie mi się tutaj pokazują historie, ale może Wam chcieć tutaj ktoś pokazać, ktoś Wam poprzeszkadzać. Jakaś osoba, która może widzieć dziurę w całym. Karty pokazują, że to czarnowidztwo wcale nie jest Wam tu potrzebne. Karty pokazują, że oparcie w rodzinie również tutaj otrzymacie. Karty pokazują, że te jakieś blokady, powstrzymywania, żebyście odepchnęli je gdzieś tam na bok, bo to jest karta spełniania życzeń i Słońce też mówi o sprawach zawodowych. Zatem, jeżeli czekaliście na jakiś wyjazd, jeżeli czekaliście na rozwój właśnie zawodowy, to jest właśnie ten moment, w którym powinniście sobie na to pozwolić. Dobrze, czyli sprawy zawodowe będą jak najbardziej fajne. Drogi koziorożcu, zobaczmy, co tam w uczuciach. Oj, koziorożce, popracujcie nad konsekwencją swojego zdania, tak? Mam pokazane tutaj, to jest tak, szansa, to jest brak konsekwencji, czy też słomiany zapał. Dziś bardzo chcę, jutro niekoniecznie, bo burzę tę historię. Mam też pokazane, że koziorożce mogą chcieć również rozglądać się w innym kierunku, bo karta świata w uczuciach mówi o tym, że pozwalam sobie również na spoglądanie na kogoś innego, pozwalam sobie również badać grunt, pozwalam sobie na inne historie niż tą, którą właśnie teraz kroczę. Takie mam historie. Również, drogi koziorożcu, dowiecie się o powiększeniu się rodziny. Dziecko wyczekiwane mi się tutaj pokazuje, zatem to też może Was czekać. Jak tam w kwestiach koziorożcu zdrowia? Jak tam w kwestiach zdrowia? Kobiety koziorożce powinny zmienić lekarza, bo ten lekarz nie widzi przy Was tego, co powinien. To jest ponad jego siły. Już Wam tłumaczę. Kobieta koziorożec, tak, tutaj mi się rysuje, która czeka na pozytywne wiadomości, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, tak, ale tu jest król, przepraszam, rycerz monet wielokrotnie mi pokazał, że to nie jest odpowiednia osoba, nie ten osobnik się powinien zajmować wami, ze względu na to, że on nie widzi tutaj tego, nie patrzy w tą stronę, w którą powinien. Czasem jest tak, że te osoby, które nas w jakiś tam sposób prowadzą, mają jakąś tam utartą ścieżkę i nie chcą patrzeć szerzej i nie dają sobie nic powiedzieć. Ja mam wrażenie, że ta historia jest ponad jego siły i nie chce się do tego niestety przyznać. Zatem karty dla pań koziorożców podpowiadają i sugerują zmianę lekarza. Zatem takie tutaj historie są dla Was w kwietniu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam, kochani, za Wasze łapki w górę. Dziękuję Wam za wszelkie informacje zwrotne, które otrzymuję od Was w komentarzach. Gdy chcecie więcej, to proszę o takie info. A na tą chwilkę Wam dziękuję i zapraszam za miesiąc.